Wyłączę się trochę i pogadam, bo spać mi się chce. Tak będzie trochę łatwiej. Kolejna trasa, kolejny tydzień. Autostrada 4 na wysokości Opola mniej więcej. Jadę w kierunku Poznania. Jest środa. Tak, środa. Środa przed 6. Naprawdę gdzieś dopiero pół godziny temu zaczęło świtać. Oczywiście tak jak to patrzę na ekran, no to znacznie rozjaśnia. Jak już tam też było pisane na ten temat, znacznie rozjaśnia niż tak jak jest faktycznie. Deszcz pada, pogoda nie rozpieszcza, dotychczas upały, a wczoraj po południu się tak pogoda zepsuła, jakaś tam burza gdzieś była w oddali słyszana, a teraz, no jak widać, rano już pogoda się mocno zepsuła, ale dobrze. Znaczy, no nie lubię jak pada, ale dobrze, że już jest, będzie trochę chłodniej, bo masakra ten, kurczę, tu upały już były dosyć uciążliwe. Tak jak mówię, jadę do Poznania, mam zrzutkę. Potem jeszcze nie wiem, czy będę coś ładował, no ale tam dzisiaj już wielce nie powalczę, bo będę miał gdzieś wyjechane jakieś może 5,5 godziny jazdy. Także może coś tylko załaduję i tak sobie po cichu liczę, że może będę do domu. Zobaczymy. Poniedziałek elegancko robota poszła. Pojechałem na Pomorze i z powrotem. Z Pomorza miałem kurs na Śląsk właśnie przez dom. Przejechałem, bo mi idealnie po prostu 10 godzin jazdy i tam prawie 15 godzin pracy wyszło, więc idealnie po prostu tacho tak wykorzystane, że do domu zjechałem. No i wczoraj rozładowałem, no ale niestety długo stałem na rozładunku, potem bardzo długo na załadunku się przedłużyło, no i załadunku już nie wyjechałem, dlatego też musiałem dzisiaj ruszyć tam przed 4 i jadę na zrzutkę. Chciałem ruszyć trochę szybciej, ale źle budzik nastawiłem po prostu. Myślałem, że po prostu zamiast za 15, trzecia to ja ustawiłem na... Czy tak, pierwszy budzik... Chciałem ruszyć gdzieś koło trzeciej, czyli miałem pierwszy budzik na wpół do trzeciej, a drugi taki awaryjny na za 15, trzecia. No i niestety zrobiłem nie druga 45, tylko... czy tam 35, tylko 3:35. Coś mi się pochrzaniło. No i się o tej 3:35 obudziłem, zerwałem się raz, dwa, no i wyruszyłem, ale tak się jak czas był dobry, więc jechałem z bardzo dużym zapasem jechałem i tak mam dobry zapas, więc nieźle, na 45 śniadanie ogarnę się, gdzieś tam już na S5 za Wrocławiem, co staną się tutaj wszystkie te, teraz póki wcześnie, to jakieś ewentualnie korki na bramkach, to wszystko chcę binąć. Na tej całej nowej, wspaniałej zwężce na Górze Świętej Anny też na szczęście obyło się bez korków. Ale tam faktycznie musi być ciekawie. Wczoraj jak jechałem na tą stronę, no to było takie spowolnienie, ale nie było źle. Potem, bo jechałem do tych, korek był przed bramkami. Potem był korek przed zjazdem na S1. No po prostu ktoś, kto wymyślił tutaj te zapanowanie tych remontów, to naprawdę... genialnie, po prostu genialnie. No, moim zdaniem to nie powinna być w ogóle płatna ta droga w tej sytuacji, skoro się tutaj tędy w ogóle nie da jeździć. Bo ten wiadukt na 86 w tej drodze remontowany, korek, w ogóle czy korek, w ogóle tam nie można zjechać, nie ma opcji, żeby zjechać tą drogą 86, no to wszyscy jadą alternatywną, tą S1, ewentualnie może wcześniej nam przez ten Mikołów jechać, ale no tak myślę, że większość jedzie przez tą S1, to tam kolejny remont, też zerwali asfalt i tam też korek zajebisty, no naprawdę... pogratulować. No, ale dobra, to zobaczymy, co tam ten dzisiejszy dzień przyniesie. Jeszcze 2,5 stówy do celu. Zobaczymy, będę się tam jakoś pewnie wyłączył.
na rozładunku. Stoję pod rampą, już mam praktycznie całe auto zdjęte. Nam zostało, nie wiem, może z 8 palec na przodzie. Mam też załadunek, niestety załadunek dopiero na 15, jest 11, także mam sporo czasu. Ale już, że ta godzina taka późna, to ja już dzisiaj nigdzie nic nie ujadę, więc jak załaduję, jadę do domu. Mam nadzieję, że uda się załadować wcześniej. Wtedy też będę oczywiście szybciej w domu. No i nie tracąc czasu, żeby już tam jutro rano, bo pewnie będę musiał też nad ranem ruszyć, żeby jak najszybciej zdjąć, bo do Łodzi jadę. Jadę zatankować teraz. Także teraz jak rozładuję, mam nadzieję, że raz dwa zdane dokumenty. Potem zatankować na załadunek. Na załadunku pewnie poczekam, no ale dobra, może coś tam papierkowej roboty nadgonię, może się zrzemnę, może sobie kabinę wyprzątam, bo trzeba by zrobić jakieś gruntowne sprzątanie, bo w sumie już dawno nie było. Chociaż pewnie po tej docce to, przepraszam, padnę i tyle z tego będzie. Nie wiem, czy ktoś tam stoi z drugiej strony, nie chcę tam przyłazić z tym telefonem. No. W każdym razie stała się rzecz straszna, bo mi się w kołpaku po tamtej stronie, on był skrzywiony i wyrwało się, jedna śrubka się wyrwała i w czasie jazdy wyrwała się też przez to druga i nie tyle, że czy tak, tu śrubka zginęła i to mocowanie, co jest w środku, a tutaj jest śrubka, ale zginęło mocowanie, czyli nie mam dwóch mocowań i jednej śrubki. No i cały ten kołpak chodzi, na razie tylko zahaczyłem nad trytytkę, wiadomo, bo jestem dziadem, a ja mam rozkminę, co tu zrobić, kurczę, bo to chyba nie idzie osobno kupić tych mocowań do kołpaków i teraz nie wiem, czy cały kołpak kupić, czy przyspieszyć mój plan, który miałem na później, jeśli chodzi o jakieś tam zmiany w samochodzie. Nie wiem, ale znowu te zmiany w samochodzie będą się też wiązały z tym, że będę musiał opony na przodzie, z przodzie zmienić, a nie chcę już, no bo jeszcze tego nie wymagają. Jeszcze trochę chciałem je dojechać. Holender. No nie wiem, będę myślał, co zrobić, bo plan generalnie mam taki, że no nie wiem, jak szybko ten plan nastąpił. Chciałbym kupić felgi szerokie na przód, tamte felgi z przodu dać do piaskowania, do malowania, te felgi na przodzie też je wymalować. Kupić opony takie szerokie, tak jak mówiłem, na przód, które będą ewentualnie pasowały do naczepy, do półmegi, potem na dojechanie. I no i pozbyć się kołpaków. Znaczy, kołpaki będą do innego auta przełożone, w ten sposób. Ja się ich nie pozbywam, tylko będą przełożone do innego auta. Więc właściwie no to by trzeba było chyba dokupić. Dokupię, po krótszej analizie na głos jednak stwierdzam, że dokupię tego jednego kołpaka. Ten jeden będzie tam na zapas w razie W. Grunt, żeby te mocowania były. A kwestia felg, malowania, piaskowania i ten jakiś tam zmian w ciągniku, no to jeszcze najwyżej trochę poczekam, może do jesieni. No dobra, także widzicie, miałem dylemat, zastanawiałem się, przeprowadziłem analizę na głos i już wszystko wiem, co robić. Jezus, jak to mnie przeraża po prostu te wyciągnięte poduszki na tych rampach. Matko Boska, że ta poduszka nie pierdyknie, to jest cud. Naczepa mega. Cholerna rampa do góry, ten cały rów tutaj odprowadzający wodę i pierwsza oś na naczepie wisi w powietrzu. Masakra. Dobra, włączę się potem. Jadę tankować, to się będę włączył. No i mamy awarię. Niestety nie ma trasy na Łódź. Jadę już na bazie, zostawiłem naczepę, jadę do warsztatu. Wyświetla się usterka zasilania olejem napędowym. Miałem problem, żeby go zapalić, za trzecim razem zapalił, tak jakby jakieś, kurcze, jakbyś zapowietrzał gdzieś, łapie gdzieś powietrze. Mam nadzieję, że nie będzie nic poważnego. Chociaż mam niestety przewidywanie na raczej poważniejszą naprawę. Już w tym tatowym to robiliśmy. Podejrzewam, że tu będzie teraz to samo. Ale dobra, zobaczymy, przekonam się, jadę teraz do warsztatu, zobaczymy. Jedzie normalnie, wszystko jest ok, ale problem z zapalaniem i... no i wiadomo, no nie będę ryzykował, no dziękować Bogu, 20 km od bazy się dostało na rozładunku i 20 do warsztatu niecałe, więc na pewno nie jadę w trasę, nie ryzykuję, tylko jadę naprawiać samochód, no i teraz zobaczymy, dobra. Nie ma za dużo gadać i przewidywać, włączę się jak będę coś wiedział. No i dzieje się to, czego najbardziej nienawidzę, czego zawsze się boję. I trzeba wszystko pościągać na dół, półki. Kabina będzie wywracana, tu właśnie przed chwilą sprzęglik.
zapasowy widzieliście. Wszystko tutaj tak wciskam, chowam, żeby w razie W nic nie poleciało. Ewentualnie chcesz polecić, to będzie lekkie, to się nic nie stanie. Roleta w dół. Oj Boże, kochanie. A taki fajny dzień był i fajna robota się zapowiadała. No. Chyba jeden z najgorszych rodzajów awarii, w sensie... A kurczę, akurat wyłączyłem, abym pokazał. Się zakurzyło od razu. Usterka zasilania olejem napędowym. Zobaczymy jeszcze raz tu. Info. Usterka zasilania olejem napędowym. Nie wiem, czy to widać. I teraz odłączyłem akumulatory, nie zniknęło. No pięknie, na dotyk pani, nie? Bez gazu. Ech, Jezus, zawsze najgorsze właśnie są tego typu rzeczy, że coś się dzieje i potem samo przejdzie. Jedź do warsztatu, zostaw i szukanie igły w stogu siana. Kurde mol, no. No ale chociaż dobrze, że ta kontrolka nie zgasła, bo jak zgasła ta kontrolka, to w ogóle by mnie szlak trafił. W sensie by w ogóle nie było powodu teoretycznie ją zostawiać, no ale dobra, kontrolka świeci, więc trzeba zobaczyć, jeszcze na komputer ją podłączę. No tylko już będzie dzień stracony już, no. Dzień będzie stracony. Dobra. Idę. Ale dobrze się składa, że przyszły tydzień jeszcze, no, kierowca urlop, to wsiądę na Iveco w tej sytuacji. No, to weekendowy z górki. Potrzebuję ciągnika typu lodek pilne. Ktoś coś. Ech, kurde. W takich chwilach myślę, że jak ja w ogóle mogę narzekać, że muszę czekać na załadunek, znaczy narzekać. No, że mówiłem, że ach, mam tyle czasu, 11:15. Teraz właśnie bym wierzył na załadunek, załadowałbym do domu i gitara, a tak, no, niestety. Trzeba czekać na telefon z werdyktem. No ale oczywiście trochę spraw do załatwiania jest, więc korzystając z tego, że mam w wielkim cudzysłowie wolne, no to się biorę za załatwianie. A najlepsze z tego wszystkiego jeszcze jest to, tak mi się przypomniało, że ostatnio opowiadałem w przedostatnim odcinku o tym, że jak się zapowietrzył ten bak, co wysuszył jeden bak i się wtedy wyświetliła właśnie taki sam komunikat, usterka poboru oleju napędowego czy coś w tym stylu. I jak to się dzisiaj zdarzyło, to pierwsze co to leciałem baki otwierać. Mówię, bo kurczę, tak mi przyszło, on tak jakby się zapowietrzał, nie? Przy tym odpalaniu. Mówię, się ucieszyłem, że może to jest to, może znowu taka sama sytuacja, ale paliwa miałem więcej na wskaźnikach, nie rezerwę. Ale się ucieszyłem, że może to jest to. No i dupa, paliwo było, wiadomo, w jednym, w drugim baku. Bo mówię, może tam, gdzie nie pokazuje, wyssało. Tu cały czas pokazuje tak samo, tam, gdzie jest smog. Ale nie, no, w jednym, w drugim baku było paliwo, więc to nie z tego, niestety, z tego tytułu. Gdzieś się zapowietrza, gdzieś się przetyka. No może to jakaś pierdoła, może to kurczę ten, bo skoro teraz zapala normalnie, to może właśnie smog się zapchał. No bo smoki nie były odtykane, to Holender może smog. Może smog, albo uszczelki na wtryskach. To jest gorsza sprawa, że te uszczelki. Aj, suficzko kochane. No nic, dobra, te tulejki, czy jak to się tam nazywa. Tego się boję właśnie. Ale to by było chyba najbardziej możliwe, to jest to właśnie. Myśmy to robili już w tym drugim Magnum. Dobra, nie ma co rozkminiać, zobaczymy. Chociaż wiadomo, ja tak tylko mówię, że nie ma co rozkminiać, a ja do czasu odbioru auta o niczym innym nie będę myślał. Rzecz oczywista. Nie ma to tamto, Renata na warsztacie, ale kilometry trzeba robić. Nie ma wyboru. Dziad to dziad. Aktualizacja. Jeżdżę i załatwiam różne rzeczy. Jak to wiadomo, w momencie kiedy auto ma przestój i nie mogę pracować normalnie, no to robię inne roboty dookoła. Odebrałem właśnie od blacharza taką płytę. Ta płyta przyjdzie tutaj, będzie w tym miejscu i wzmocni tą część podłogi, bo jak wiadomo w megach zawsze jest taki kant, jak się podjeżdża pod rampę i ta podłoga tutaj w tym miejscu mocno dostaje, bo jak jest jeszcze wiadomo, podjazd pod rampę, tak, że ciągnik idzie w powietrze, tu mamy rampę, mimo że go dam do góry na poduszkach, to i tak potem ten skos jest taki mocny, że jak wjeżdża wózkiem, no to wręcz tutaj ten jezdro od rampy się wbija w tą pierwszą płytę i ta pierwsza płyta zawsze najbardziej dostaje. Dlatego taką płytę zamówiliśmy i tą płytę będziemy malować i tutaj montować, przykręcać ją do podłogi, także tu będzie taki gdzieś, ile to ma, półtorej dłoni powiedzmy, no, czyli tak gdzieś tutaj tak głęboko będzie ta płyta wchodziła
i tutaj będzie, będzie ta blaszana płyta, ta blacha będzie tutaj wchodziła, to ten element będzie zabezpieczony. No, byłem już na warsztacie rano też z Mondeo, bo już drugi raz w tym miesiącu odgrzybiana klima i ozonowany był, bo nie wiem, zapach powrócił, teraz jeszcze dodatkowo było skraplacz był już odrażniany. No, także niestety, już robota by nawet była dzisiaj na tą megę, no ale niestety, no kurde, szlak mnie trafi naprawdę, tak jak naczepa stoi gotowa do pracy. Ja też mógłbym pracować, ciągnika nie ma. No ale takie sytuacje się zdarzają, przynajmniej mogę inne rzeczy dookoła pozałatwiać. I teraz jeszcze jadę też do elektryka, bo tutaj znowu mam czujnik w Mondeo, nie działa na jednych drzwiach od alarmu, także takie rzeczy ogarniam, takie rzeczy, które kurczę już miesiącami były nie odkładane na później, bo wiadomo, ciężarówki najważniejsze. A propos, a Renata jak na razie przynajmniej, no to wszystkie ma wskazania, wszystkie wyniki dobre, jedynie troszeczkę mniejsze niż powinno być ciśnienie na pompie, ale cały czas w normie. Nawet podobno przy 1 pojedzie 2,5 ma Renata, a takie chyba prawidłowe, książkowe powinno być 3,5, przynajmniej według mechaników, ale no przy 2,5, 3,6 chyba, coś takiego, a przy 2,5 też normalnie powinien jechać, tylko no dlatego też skoro jest auto na warsztacie, no to wymieniamy tą pompę, no i zobaczymy, miejmy nadzieję, że to tylko to. Tak, w każdym razie innych żadnych rzeczy, nic nie widać, żeby coś było nie tak, a te nie tulejki czy gumki, tylko te obsady na wtryskach też twierdzą, że są dobre, więc no zobaczymy. No jeszcze będą tam rozbierać, jeszcze będą patrzeć, ale na ten moment przynajmniej według tych informacji, które mam, no to robimy pompę paliwa. No i tak, taka aktualizacja, bo nie wiem, czy będzie odcinek z tego, czy nie. No pewnie coś tam wrzucę, żeby przedstawić sytuację, jaka jest obecnie. Jestem na bazie, sobota. Wpakowałem się właśnie do Iveco. No niestety, jeśli chodzi o Renatę, to ta pompka była wymieniona, ale jeszcze te obsady też trzeba wymienić, także zostanie tam, nie wiem, do wtorku, do środy, zależy jak się uda ją odebrać. No niestety, przytrafiła się awaria gorszego kalibru, powiedzmy. No ale no, wiadomo, każdego w końcu trafi. Dobrze, że super się ułożyło, także koło bazy, wiadomo, że o własnych siłach dojechała, że nic tak naprawdę poważnego się nie dzieje, a przede wszystkim, że nie ma przestoju, że ja mogę wsiąść na Iveco i normalnie pracować, także to jest najważniejsze. Ja tak na szybko się tutaj powrzucałem teraz, no i w poniedziałek jadę dalej, no, jest naczepa już jest załadowana, jadę do Gdyni, gdzieś mam jeszcze pierwszy punkt, nie pamiętam, gdzieś po drodze. No i tak, no niestety humor nie dopisuje, wiadomo, no ale też nie ma się co dziwić. Z tym, że mówię, no w sytuacji trudnej, jakby nie było, jest dobrze, można powiedzieć, że tak czy siak się ułożyło dobrze. No, także tyle. Nie wiem, prawdopodobnie mówię, odcinek wrzucę. Może mi się uda teraz, powiedzmy, w zamian za to, że ten odcinek taki do dupy był, ze względu na tą awarię, no to w przyszłym tygodniu może dwa wrzucę tu, jak będę latał Iveco. Zobaczymy. Tymczasem się wyłączam. Pogoda nie dopisuje, niestety. Weekend miało być fajnie, jakiś tam wyjazd, coś, a niestety widać chmury na horyzoncie, auta pomyte, to oczywiście zaczęło padać. Mimo, że miały być straszne upały, były zapowiadane. No niestety. No nic, dobra, nie narzekam więcej. Do usłyszenia. Kiedyś tam. W najbliższej przyszłości. Dalsze.